Kogo witam, kogo goszczę. Ja nigdy na nikogo się nie złoszczę. O człowieku. Co? Ciepło, tak o. O, jak na Titaniku. Co ty robisz? Zgubiliśmy się. Chyba wracać musi. No co ty? No. A tam pokrzywy? No, maliny. Ale to jedz, zobacz i daj znać. Czy mocno piecze? Patrz, pojechał. Dasz radę, uda ci się! Chodźcie! No kurde. Chyba jest przejazd. Chyba naprawdę mu się udało. Tu jest jakaś droga, kiedyś ktoś chodził. Ale widzisz, i on elektrykiem. Nie da rady. A ja gravelem. Ty, ale to może naprawdę taki rzetelny test gravelowy. Ty, ale nie naprawdę zmieszczę. Fajnie jedzie. No co ty filigranowy, nie się nie zmieścisz? Się pod tym. Patrz na to. Bo ty niższy. Nieźle, nieźle. I to właśnie po to gravel jest. O, myk. Ale jaki ty tu highway, Tomasz, znasz. A dla niewtajemniczonych powiem, że kolega nie Kamil na Podlasiu to jest ochrzczony królem szutru. Może dlatego ty znałeś ten przesmyk, tak. Co? No to powiem ci bardzo... Ty, ale jak ty ładnie wyglądasz, no, Tomasz. Ale widzę, forma zbudowana, poszedł jak dzik w paśnik. I co ty powiesz? Że to takie... Ale wygodny dla mnie. No wygodny, bo to jest rower do taczania takiego. Ale co, fajnie. No fajnie. Nie no, przyjemnie jedzie. A weź znajdź jakąś ścieżkę leśną, abyśmy mogli wjechać w tudzież troszeczkę bardziej agresywny teren. To są ścieżki, ale tam nie podjedziesz. Podjedziesz. To dalej trzeba. Na takim balonie szerokim, mówię ci, że tu góralem nawet. A tu w prawiznę dać. Tu w prawiznę nic nie ma. No było to, co chciałem. Nie, bo to jest środowisko, to gravela. No dobrze, ale a jak ja bym miał chęć na to, aby wjechać sobie w bardziej ostry teren? Ja ci zaraz pokażę ostry teren. No to dawaj. Na pewno dałbym inną owijkę. Dlaczego? Bo mi się nie podoba. Jest fajna. Ja mam supakaza u siebie. I to się trzyma podobnie. Owijkę. W prawiznę czy nie? W prawo, no. Dałbym owijkę i dałbym wkładki żelowe. Znaczy nie wiem, czy tu w prawo, ale możemy jechać. Ja widzę w ogóle, że ty się mocno czepiasz tych owijek. Tak. To jak uważasz? To nie tu było w prawo, ale okej. Okay. Nie, to też jest... O, tu piasku troszkę. Jakie on ma odejście. O, i widać od razu, kto na piaskach i na górkach. Tomek, ale jak ty mi formą imponujesz. Byku. Byku. Ty, może on myślał, że my nie na nagrywanie, a na trening dzisiaj. Może założenia nam się rozeszły. Czy ty wiesz, gdzie my jedziemy? Nie. Okej, lubię tak. O, tu właśnie... To może taka esencja gravela. No tak. Że jedziesz i nie wiesz gdzie. I chcesz w lewo, chcesz to w prawo. Chcesz to asfalt, chcesz to piach, chcesz to droga szutrowa. No. Na tym to polega. Jedziesz w lewo, jedziesz w prawo. No tak, tylko to nie jest standardowy gravel, bo on ma koło 27,5. Tak. Jak Marine Four Corners. Kurde. Ty! Gdzie ty nas poprowadziłeś? No, pokazać esencję gravela. To jest esencja gravela? Daje radę? Daje. No i wszystko, no. Ludzie chcą takich, tych. No to mają. Co ty gadasz? Chcieli gravele, mają. Ty nie wiem, czy dobrze jadę. Przyjechałeś. Co? Ty naprawdę po chrust przyjechałeś. Nie wiem. Ale... To taki rzetelny test będzie. No bardzo rzetelny, ale powiedz, jak ty się odnosisz do tego, że to jest gravel? Gravele prawie wszystkie są na kole 28 cali.
Ja nie czuję, żeby to było mniejsze koło. Może to... po dziurach lepiej, wiesz, bo większy... Opona szersza, balon szerszy. Większy balon, no. Co ty robisz? Zgubiliśmy się. Ole, przesmyk. O panie, tu jakieś auta próbowały jechać. Chyba nie ma. Ty, no to ty się zdecyduj. O, tu coś. A kiedyś ktoś chodził. Ale widzisz, i on elektrykiem. Nie da rady. A ja gravelem. Ty, ale to może naprawdę taki rzetelny test gravelowy. Powiem ci, daję radę te koło. Bo słuchaj, to może my stwórzmy kolejny rodzaj roweru. Bo jest gravel, może bardziej na drogi utwardzone i gravel bardziej terenowy na kole 27,5. No, no, no. To jak nazwiesz nową kategorię gravelu, którą wynalazłeś? Gravel na przecinki. O. Ty, ale naprawdę fajnie jedzie. No co ty filigranowy, no się nie zmieścisz? Się pod tym. Patrz na to. Bo ty niższy. Nieźle, nieźle. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. I nie Kamil. I wcale nie przyjechaliśmy zbierać chrust, tylko stworzyć nową kategorię. A, to mądre w sumie co on ma. To ja nasikać mnie... mogę na ciebie, wiesz, bo i to samo. O Jezu, daj mi je na ręce trochę. A nie ma komarów, czego wy się pryskacie? To tobie nie ma? Komary śpią o tej porze, one wychodzą dopiero wieczorem. No to okej. Okay. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Tak? Tak. Przyjechaliśmy zrobić dwie rzeczy. Wykonać rzetelny test w terenie. Tak. I drugi, co się okazało podczas kręcenia, odkryliśmy nową kategorię rowerów. Jaką? Gravel. Gravel. MTB. No, MTB, gravel, no. MTB, gravel. A teraz dlaczego? Ale bo to też może poligon jest przed... oni są albo przed, albo po trendzie, ponieważ... dlaczego przed? Nie wiem, czy to w sumie mogę już powiedzieć, ale Rondo albo już wprowadziło, albo dopiero wprowadzi gravela i szosę na kole 27,5. To były zdjęcia się pokazały. Tak, więc oni dopiero zaczynają, więc ci już mają, albo oni są dopiero przed kołami 800, albo już po. To trudno zdefiniować chyba, co? To ten po dziurach to fajnie jedzie. Tak, ale jaka jest ciekawostka? Bo gravele generalnie są dedykowane na drogi utwardzone i ten jest taki sam. Różnica nad standardowym gravelem jest taka, że tu mamy koło 27,5, stąd też nowa kategoria gravela, czyli gravel bardziej MTB, czyli jeżeli chcemy jeździć gravelem po drogach utwardzonych, ale głównie po lesie, po szutrach, to gravel MTB jest właśnie chyba dla takiego kogoś, ciekawe, czy da się tu koło większe włożyć. Ale ty, dobrze, ja tak myślę sobie? Tak. Tak. Tylko owijkę, to ja bym zmienił i dał wkładki żelowe. No tak, wtedy byłoby jeszcze fajnie. Ale co do samego roweru, nie da się większego koła wstawić. Ja co, da dużo. Się? Nie, nie da się. Da się, tylko opony wtedy nie. Ale on jest na sztywnych osiach? Tak. To pijdzie. Ja bym dał z przodu większe koło i cieńszą oponę. I muleta miałbym. Ty, ale to jest pidziec. No? Bo teraz tak, za 5200 zł mamy bardzo fajną ramę aluminiową, potrójnie cieniowaną. Jest napisane tam triple butet. Ja po angielsku znam się. Mm. Mamy widelec karbonowy. Tak. Mamy sztywne osie przód-tył. Tak. Mamy owszem Shimano Sora. Czyli ten rower tak naprawdę, bo to, że on wizualnie... No kolor ma ładny. Nie, ale oceń sam rower wizualnie. No. Czy na przykład takie malowanko mogłoby być w jakimś rowerze supermarki za 30 tysięcy? Mogłoby być, bo jest mogłoby ładny. Być. Malowanie jest z metaliku jeszcze. Do jest bardzo ładne. Mamy owszem Shimano Sora, czyli no szału nie ma, ale dramatu też nie ma, jak widać to działa. Tylko do czego ja zmierzam? Wiesz, że ten rower chodzi w cenie mniej więcej Marina Four Cornersa i Meridy Silex? Silex? Zwał jak zwał? Tylko na temat że Marina nie będę się wypowiadał. Meridy. Marina powiedziałeś, Four Cornersa. Marin Four Corners i Meridy Silex. Ale i teraz jaka jest ciekawostka? On jest kilogram lżejszy od takiego Marina. Skąd wiesz? Bo człowiek trochę się interesuje, trochę czytam. Bajera jest, wszystko. No jest, bo tak się przygotowałem trochę do materiału. Tak? Tak. To zobaczymy. No,
Ale nawet opony, nie jest to jakaś super wykwintna firma Viruber, to raczej... Jak nie? Virubery? To czeska marka, tak? Viruber? Tak. Znaczy tu jest w ogóle napisane Wi, no to chyba to. To chyba, nie wiem. Ale ty, dają radę tutaj po sutrach, jak widzieliście, po korzeniach też. Co po niektórzy się wywracają. Nieprzygotowany jesteś. Nie, to jest, gdzie to, tu jechać, nie? Ty, to nie jest Viruber, to jest Wi Tire Co. MPC Compound. Może to jest ta firma, co robi zupki Wifon, tylko inny skrót ma. Może być, no ale sama opona to powiedz teraz, jak ona wygląda. No kozacka jest. Nie no, przyjemnie jedzie, bo niski profil ma. Ma bardzo ładny beżowy bok, ma bardzo ładną kostkę, bieżnik tudzież. No niski profil, więc się tak. ładnie turla generalnie. Mamy wewnętrzne prowadzenie linek wszędzie. Tak, jeszcze. Mamy 1000 mocowań pod gravela, bo i tu śrubka, i tu, i wyjście do myk-myka widzę. I tu 3 sztuki, i wyjście do myk-myka. I z przodu tych uchwytów na błotniki, bagażniki, nie wiadomo ile. Ty, i tu główka taperowana jest? Tak. No to proszę ciebie, ja... Stary FSA. Ale żeby nie mówić, że tu jest ciągle wszystko super, to mamy hamulce No nie jest super. No ale za 5200 zł, żeby tak w gwoli podsumowania. Panie. Bardzo fajna rama potrójnięcieniowana. Widelec karbonowy. Sztywne osie. Shimano Sora. I 5, ale 200. Wszędzie Shimano Sora. Na dzień dzisiejszy 5200. I 5200. To widzisz, ty jakoś w ogóle gravela teraz za 5200 dostać, to tylko w katalogu idzie. Raz, że w katalogu, a dwa, że takiej specyfikacji. To, co jest dziwne, to koła 27,5, ale one na pewno znajdą swoich zwolenników, bo są to koła, które bardziej będą na gravelu MTB jeździły. Hamulce mechaniczne troszkę na minus i korba na kwadrat też troszkę na minus. Ale umówmy się, za 5000 to ktoś sobie jeździ o tak jak my, dookoła komina. Ale można zmienić korbę tanim kosztem i będzie już na BSA. Na tak, na... a hamulce spokojnie dadzą, zresztą i ta korba da radę. Ty, ale za te pieniądze to ja nie wiedziałem, że to... I jeszcze główka taper... Ja przed tym odcinkiem wiedziałem, że mamy aż tak fajny sprzęt. Nie, to mówię szczerze. Naprawdę. Nie wiesz w ogóle. Tomasz, ale podsumowując, za 5200 zł. Rama potrójnie cieniowana z główką taperowaną. Widelec karbonowy. Sztywne osie. Na minus. Owika. Ty jesteś chory, jak ta owika jest super. Ja mam podobną supakaza, podobnie leży w rączce. Nie, nie leży. I nic nie zmienić. Nie, ja bym dał owikę nową i wkładki. Ty ciągle owikę, ty masz jakiś komplet. Mam. Gravel MTB, bardzo fajny. Ja propsuję. Przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać ten odcinek, nie wiedziałem, że to jest aż tak fajny rower. Masz kierownicę z flarą, czyli to nie jest jakiś tam rower, który ktoś sobie zrobił, pomyślał, a zrobię gravela. Tylko to jest wszystko przemyślane, łącznie z kierownicą. Przemyślane. No ale co powiesz? Brakuje... Owiki bym zmienił. Ale brakuje ci czegoś w nim? Nie. Owiki. Hamulce Tektro, ale nawet wszystkie pancerze. Nie masz jakichś tanich, no nie, byle jakich, tylko Jaguara masz. To bij ty teraz. Pozostałe pierwszy. Komponenty Entity, australijskie już jak wiemy. No panie. Ile obstawiasz z wagą? Mkę? Ty, 10700. Co? Ty 12. 12700? Ile? 11600. Z ugniataczami. Tak. Otworzymy L-kę? No to dawaj, no. Ale i zobacz, on nawet coś tam tyrka ładnie. Nie, to nie te tyrkanie, ale tyrka. Takie tyrkanie za 5000. No, uwaga. Twój ile ważył? 11600. 11800. 11900. No, 200 gram. No na rozmiarze, no. I moje ugniataczy chyba cięższe. No. No i dobra, wsio. Kończymy. Bo on się spakować. Kochani, pamiętajcie, musi. Dzwonki, lajki, subskrypcje i co? I na platformach. I na platformach. I dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Pa. Pa. Ale ty naprawdę, jakbyśmy tu kręcili na przykład Tarzana, ty mógłbyś pierwszoplanowo postać. Ale że co, jako kto? Nie, Jane, ja bym... czy Tarzan? Jako Jane, właśnie chciałem powiedzieć. Ty, ale ty jako Jane, ty Tarzan, a ja Mowgli. Kto? Mowgli? Mowgli to nie ta bajka. No Mowgli. Ty weź się ubieraj szybko. Zobacz, i pedały tajmy od razu, cykmek i poszli. I Shimano też hycmyk, na pewno, ty w błocie. Prawie jedną nogą. W błocie ty zrobisz hycmyc na Shimano. Kurczę, nie wpiąłem się. Oj, 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 oj. No nie, przecież hycmyk. Ja nie wiem, gdzie ty, Kamil, teraz prowadzisz. Ja słyszałem zawsze, że kleszcze to z drzewa spadają, wiesz? Tak, ja też. Tu ja...
się czuję, jakbym góralem jechał. A zobacz, że on normalnie jedzie. No normalnie. Tu chyba zaraz musi być przesmyk jakiś. Tak czuję, wiesz? Au. Tak, widzę właśnie przesmyk. Nie no, jak gravel MTB, to i teren MTB. Ale oponka bardzo ładnie. Nie ślizga się za mocno. Dobra, żyjemy. Tu była droga kiedyś. Dobra, jest nieźle. Tak, 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 dobrze. Tu kojarzę już. Ty, no ale pomyśl. Jakbyś jechał swoim MTB-kiem. To się droga właśnie skończyła. No, o, jest, jest, jest. I to jakbym jechał MTB-kiem, to czułbyś dużą różnicę? Na pewno bym odczuł na rękach, wiesz? Dla mnie jak drzewa po lewej, po prawej, to... To podobnie wszędzie. To podobnie, no, tak no. Samo. I jak trawa pod kołami. Ciekawe, ile jedziemy na godzinę. Sprawdź na G-Shocku. On 20, mówi, że... 23. On mówi, że 43. Razem 46. We dwójkę, no. O, i tu uwaga, magia, bo on nagle stanie się rowerem szosowym. No i o tym, co mówiłem. Siodełka nie wstawaj. Dlaczego? Bo ja zabraniam zawsze wstawać. Ale co, jak jedzie? No jedzie. Nie, tak jakoś dziwnie... O! Co? Jedzie. Ale nawet teraz ta tyrka. No tyrka. Nie jest to te tyrka, nie? No, nie, przyjemnie jedzie, no. Tak i ładny. Taki no na pewno nie wygląda na 5000 zł. Wygodnicki taki. Tak. Gravel MTB. Kto by pomyślał, że na Podlasiu wynajdą coś takiego? Jak Sarenka. I patrz, jaka sztuczka. I kończy się asfalt? No. A ty nadal możesz jechać. I prędkości nie musisz zmieniać, no. Zwalniać. O.